Cześć moi drodzy, witam na moim kanale. Dzisiaj chcę pokazać taki odcinek, bo dużo osób do mnie pisze i pyta o moich relacjach z Polakami, jak mnie traktują, jak ja traktuję. No i w tym odcinku po prostu możecie zobaczyć, jak jest w końcu. Jesteś już? A ja nie tak, jestem. Cześć Nazar, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Pierdnij mu na to łóżko. Uważaj na maka. Oj, przepraszam, na maka będę uważał. Cześć Nazar. Czekaj jeszcze, o, tak jak ty robisz. Cześć Nazar. Pozdrawiam. Cześć Artur. Słyszałem, że deptałeś się na mojej poduszce. No to masz. Dziękuję. To też twoje, nie? Smarkałeś to czy ty? Nie, to jest ok. Nie, nie, to jest chłopie śmieci zbieram. Nie, tam zostało. Czyli jest puste. No wygląda na puste. Dobra. Ej, paragon mi został. Co jeszcze mogę wziąć? Literka po wodzie. Na górze. Literka po wodzie. To jest woda wszystko jeszcze. No to będzie miał wygodnie. Cześć Artur. Bardzo cię lubię. Mam taki obowiązek zrobić to. Proszę cię. No. Wiesz. Nie patrz na to jak na taką, wiesz, odwrotkę, czy jak to powiedzieć, że coś zrobiłeś, coś otrzymałeś. Patrz na to jak na miłość. Bo to jest miłość. Miłość z mojej strony. Wiesz? Zaraz zrobię, żeby wszystko pięknie wyglądało. Wiesz. Czekaj. Tak, to. No. Twoje? Jeszcze nie wiem. Chyba tak.
A to? To ty. Jego? Przepraszam, Artur, kupę już zrobiłem, wiesz, bardzo chciałem, ale już po sprawie. Także dziękuję, że byłeś ze mną, oglądałeś, bardzo fajnie, pozdrawiam. Ej, chłopie, co to się stało? Nazar przychodził. Nazar! Nie żyjesz. Co on to zrobił w ogóle? O Jezus. O Jezus, ale nie mi chodzi o łóżko. A tu jesteś. No nie będzie. Co ty? Ja później zrobię filmik taki cały. Ale kurde, Nazar, z tym łóżkiem coś jest nie tak. To pan licho. Dawaj filmik. Biegnij. To powie karu. Nie wiem, o co mu poszło. Może zapomniał, że ma spokój. Nie, idzie na stówkę pewnie po coś. O kurde. Gdzie on jest? Nie wiem. Fiodor, przynieś piwo. Serio? Nie zgadzuję sobie. No i nie wejdziemy do pokoju. Proszę? Nie wejdziemy do pokoju, bo się zamknął. Tak? Artur wyszedł bardzo, bardzo zły. Co myślicie? Bardzo zły. No taki odcinek, mam nadzieję, że był ciekawy i śmieszny. Skończyło się wszystko bardzo dobrze. Artur okazał się mądrzejszy ode mnie i przestał już coś robić takiego. No coś takiego, bawimy się dobrze, czuję się dobrze. Dziękuję, że byliście ze mną, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym filmiku.